Hej, czy witacie, jestem Aksiezem Danikus. Witam. I witamy was w drugim odcinku z SimCity. Słuchajcie, ostatnio nie udało mi się pokazać miasteczka tutaj Danikusa, bo waliło na serwer, na którym graliśmy, tak więc idziemy właśnie to zobaczyć, co on tam zbudował. O, już widzę coś tam w oddali, dobra, odwiedzamy, zobaczymy. Rose of Floods. Czekaj. Zmieniłem nazwę, ale nie zapisało. A no widzisz. Dobra, a ty masz taki płaski, fajny teren. O, ty dzikusie. Tak wygląda Wiocha. Wiocha, dobra, sorry. Wioseczka. A ty już masz dużo mieszkańców. Dobra, ja też zaraz muszę zacząć budować. Ja ogólnie tyle, co ty masz tutaj teraz ten... Nie, widziałeś moją wioskę już pewnie, nie? Nie widziałem. To weź sobie zobacz, jak ja mam kijowo rozłożone wszystko. Dobra, to nie będziemy na razie tutaj patrzeć, co on ma, za jakie złoża i tak dalej. Kiedyś zobaczymy. Idziemy na mapencję i idziemy do nas. Idziemy, zbudujemy teraz dużo mieszkańców. Że cię tak zapytam jeszcze, wiesz jak działa rozbudowa ratusza? Tak, wiem, klikasz po prostu, a później jak mieszkańców przekroczysz, a później można inne budynki stawiać. To komunikaty są zawsze, więc no, spoko. No, te wydziały. Chodzi o to, że jak to rozplanujemy. W sensie, co kładziemy najpierw, co potem. Bo ja bym zaczął od wydziału finansów, bo to by pozwoliło rozłożyć fajnie zarobki i podatki. I zastanawiam się, co potem. Wydział bezpieczeństwa, czy wydział służb użyteczności publicznej? Co się bardziej przyda? To użyteczność publiczna to ci odblokowuje tą pompownię wody, oczyszczalnię ścieków i tak dalej. Recykling. Nie wiem, to ty powiedz, ja zrobię to samo co ty, bo ty rozsądniej zrobisz na pewno niż ja. To znaczy, na pewno zacznę od wydziału finansów, który już stawiam. Jak ty dobijesz 5000 mieszkańców, postaw wydział służb użyteczności publicznej, dobra? To jest też w tej... czekaj... Tak, w tej starczy. Tak. Nie, to jest w ratuszu. Rozbudowujesz ratusz po prostu. Dodajesz tam dodatkowe moduły, które ci ułatwiają grę. To który ty masz ratusz? Ten już od 5000, tak? Tak. Po ulepszeniu masz. Dobra. To na razie tego nie ma, więc spoko. Nie wiedziałem, o co ci chodzi dokładnie. Dobra, chyba już pierwszy coś sprzedałem, czy jeszcze nie? A teraz mogę sprzedawać, dobra. Mogę tu dobudowywać. Dobra, no mam nadzieję, że to z automatu będzie sprzedawało. Ty nic nie robiłeś przecież, nie? Ostatnio, żeby nie, to nie, sprzedawać. Nic. Już gramy w 60 FPS-ach, tak więc sorry za ostatni odcinek, niestety. Trochę się przycinało pod koniec, ale wszystko jest pięknie. Czasami oczywiście może coś tam przytnie, ale to w wyjaśnionych okolicznościach. I czekaj, tu mam... Jak to się nazywa? Transport czy sprzedaż towarów? Bo jestem w Calculated. Żeby zobaczyć, gdzie się ruda pokaże, że się sprzedała. Wchodzisz w budżet miasta i masz niedawne transakcje. I tam powinieneś mieć wypisane. Aha, dobra, widzę to. Tylko na razie nic nie mam, bo dopiero produkcję zaczęli. Pół tony na dzień. Ty coś dobudowałeś od razu do tego budynku, czy taki łysy stał u ciebie? Po jakimś czasie dobudowałem. Z szyb budowy? Tak, mianowicie dwa szyby, bo one są bardzo tanie w utrzymaniu. Na jeden potrzeba 40 na godzinę, no to proszę ja ciebie. A zarobek o tyle większy. Dobra. Zobaczymy, jak tam z wodą, bo teraz się wprowadzają. Dobra, prądu. Musimy zrobić drugi wiatraczek niestety, no. Żeby nam dmuchało więcej prądu. Zrobimy na razie zwykły, później walniemy ten większy bezproblemowo. Dobra, jak tam przemysł? Na przemysł pewnie będziemy zaraz mieli potrzebę. Woda jest ok, oczyszczanie ścieków jest ok, tak więc z tym nie mam na razie problemów. Dom burmistrza czeka na rozbudowę, zaraz będzie więcej mieszkańców, więc o to się martwić nie musimy. No i na razie sobie przyspieszymy oczywiście. Tak myślę, jak tu zagospodarować ten teren tu na dole, bo patrz, bo tutaj tego nie widziałem. Tu będzie można coś fajnego jeszcze porobić. Fajne są te zjazdy u mnie na tej mapie. Tu u góry to na pewno też będzie miasto, słuchajcie, tu zrobimy zwykły wjazd. Tylko tu będzie trzeba dobrze to rozplanować, bo takie okrągłe, kurde, zagospodarować, żeby się później budynki tworzyły. To będzie trochę trudno. No kurwa, kto spamuje mi na tym skepie? Pozabijam normalnie, nie? Na konfie leci. Weź im napisz, możesz? Mhm. Albo nie, dobra, kit, trudno. No mogę napisać. Nie chcę, piszą. Dobra, elektrownia węglowa, najwyżej będą płakać.
ludzie. Co węglową robisz? Jo, mam dużo węgla, a mało prądu. Ja raczej... coś już sprzedałem, bo dostałem 6000 nagle. A to nie jest za dużo, no ale... lepsze to niż nic, tak? No. Nie, to za co ja dostałem 6000? Może takie zadanie? Możliwe, możliwe. Albo po prostu już mi tak urosło, ja nawet nie wiedziałem. Dobra. Wydolność mamy nawet naszego miasta. To zrobimy więcej mieszkalnych. Tak, tu. Tu zostawimy, tu coś postawimy kiedyś. W ogóle mówisz, żeby od razu zaczynać budować te, żeby się rozbudowywali wyżej, nie? Tak, tak, tak. Dokładnie. Te najmniejsze stawiasz tylko, czy... To znaczy? No te najmniejsze na jedną kratkę, czy jak to? Ale tak, 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 tak. Bo nie wiedziałem, o czym mówisz. Parking. A to też na wyższe się ten rozbudowuje później? Nie, po prostu... Jak tylko te same małe będą? To łatwiej będzie, kiedy postawisz park dla na przykład tych najbogatszych, najbardziej zamożnych, to strefa tych parków tak jakby się powiększy trochę. Dobra. W sensie łatwiej będzie przyciągnąć do większej strefy bardziej bogatych. Dobra, a teraz mi powiedz, gdzie mam zobaczyć, żeby te strefy mi... mapa mieszkaniowa, nie? Masz mapę zarobków. Mapa wartości terenów. A poza tym, jeżeli stawiasz parki, to automatycznie się odpala ta mapa. O luj, zanim ja to znajdę. Parki to jest przedostatnia opcja w mieście. Poza tym taka ciekawostka, jak odpalasz jakiś menu, na przykład z prądem, to nie musisz szukać w tych menu wszystkich map tego, czego potrzebujesz, bo wszystko, co ci jest potrzebne do danej kategorii, masz napisane w tym menu, które ci pokazuje na przykład w tym prądzie, ile masz nadwyżki. Wszystko masz ładnie, czysto wypisane. A teraz mi powiedz, żeby sprzedawać, to muszę mieć ciężarówki do tej rudy? Nie, mam jedną z automatu, dobra. I musisz mieć jeszcze... Przydałoby ci się parę ciężarówek w składzie handlowym. Które z kolei też musisz stworzyć, jeżeli go nie masz. Ja pierdolę, ja tu nie nadążam. Za dużo mówisz naraz. Masz też taką specjalizację jak handel. W tej tarczy całej. Masz kopalnictwo, wiercenie, handel i tak dalej. No to wiem. No i w handlu stawiasz skład handlowy i w nim możesz sobie ustawiać, co sprzedajesz, a co nie. Na razie chcę wszystko sprzedawać, tylko że mam 16,3 tony i nic nie chcę się sprzedawać, o to chodzi. No właśnie, bo musisz mieć ten skład handlowy. To czekaj, w którym to mamy? W tym samym co ten budynek, tak? Nie. A jest skład handlowy, dobra. To gdzieś blisko mu musi być, czy nie? Postawię sobie to tu. Dobra. I ty dodawałeś, powiedz mi, eksport tych towarów, czy nie? Edytuj. O, lolo. Skład węgla. Ciężarówka towarowa. Magazyn towarowy. Olej surowy. Skład rudy. Dobra, mamy. Dobra, niech się sprzedaje. Kawałek mają, żeby dojeżdżać tam. Dalej. Nie chcę zacząć sprzedawać. Już mam 20 ton. Zrobiłem ten skład i oni odbierają po prostu od kopalni rudy, to tak? Tak, tak, tak. I w składzie handlowym, jeżeli klikniesz, masz taki guzik jak zarządzaj dostawami na rynek globalny. No dokładnie, ja to chciałem się zapytać. No to mam to wejść i... ruda. Dobra, import-export. Masz już to, ruda. Mhm. No to zaznaczasz eksportuj i okej. Okay. Eksportuj, okej, okay, dobra. Bo mam 20 ton, to będzie 20 tysięcy ponad, dobra. 10 ton mi przewieźli. Po drugie 10 ton jadą, zarypiście, dobra. Niech będzie pierwsza sprzedaż tego, to będę już... O, dobra, sprzedało się.
Dokładnie tak. 11 tysięcy za pierwszą dostawę, zarypiście. Dobra, to niech tam sobie wydobywają. A my zaczynamy sobie budować. Tak konkretniej teraz. Dobra, wody. Nie, woda jest okej, to co mi piszą, że zaczyna brakować. Pewnie do jakiegoś budynku jeszcze nie dociera, czy coś. Fajnie, po prostu jeszcze mi się zaczyna... Pożary mam. Ty już postawiłeś do pożarów, czy nie? Tak, 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 postawiłem. Bardziej przy budynkach mieszkalnych, nie? No masz tam zasięg w ogóle działania. Bo każdy taki budynek ma swój określony zasięg działania, nie? Na tych ulicach, jak go stawiasz, pokazany na zielono, gdzie dociera straż pożarna i tak dalej. No to nice true. Mój się przemysł pali, kurde. O. Dobra, to przemysł postawię nowy, bo i tak ten za wysoko mi tutaj nic się na razie nie zrobiło. Dobra, to straż postawię tutaj. No muszę postawić, bo się zaraz zaczną palić już kompletny. Ale dobra, sprzedaż powoli idzie. Nie ma dużej tragedii. Kopalnia rudy Ora. Dobra, postawię tu na nowo teraz to, co trzy się spaliły, ja pierdziu. Dobra, to zaraz nowe postawią, nie będzie z tym problemu. Wow, jakieś bycze budynki już się zaczynają tworzyć u mnie. A ja nie wiem, postawiłem im ten, nie wiem czego im jeszcze brakuje. Nie są zadowoleni do końca. Może wartość terenów? Bo te parki powiększają wartość terenów. No ja wiem właśnie, ale nie znalazłem w ogóle tej wartości terenu, gdzie to jest. Ty mówisz, że przedostatnia, ale... Przedostatnia opcja, tam masz... Mapa dronów jest przedostatnia, mapa handlu. Ale nie. Ty... Ojej. W tym menu co jest na dole, masz parki, przedostatnia opcja. No to ja wiem, no to tutaj będzie... No. I tutaj masz wartość terenów. Jak klikniesz na jakiś park, żeby go postawić, to masz wartość terenów pokazaną. Mam wybrane, ale jak to się pokazuje w sensie? To znaczy, o co teraz pytasz? No gdzie mi się to pokazuje niby? Ta wartość. Nigdzie nie mam. Powinno być takie, że na terenie te chmurki takie granatowe się robią, nie? No. O to mi chodzi. A tego nie mam. Masz to menu po prawej stronie, co ci się wyświetla? Jak kliknąłeś te parki, tak? No mam mapa wartości terenów, tak? No. Tylko, że tu nie mam nic. Postawiłem tyle parków i nic nie ma. Mam 2, 4, 6, 8, 9 parków, jest wszystko białe, stary. O. No, dobre, nie? Good game. No to ciekawe. To ja usuwam w takim razie te parki, nie będę tego gówna trzymał. W ogóle o co chodzi? Bo ja teraz zacząłem ogarniać i zaczęło do mnie docierać, że mam 7 tysięcy na plusie zarobku i 200 tysięcy hajsu. I się tak zastanawiam, co się stało. Ja spałem czy coś? Ile masz w ogóle? Czego? No, mieszkańców, zarobku. 1500. Zarobki? No nie patrzę na zarobki, bo sprzedaję tą rudę cały czas. Mam 32 tysiące hajsu. No to nie tak źle. Dobra, idę coś innego zbudować, bo widocznie to co zbudowałem to nic nie daje. Może teraz coś się stanie lepszego. Tutaj wam postawię. Tu wam może obiekt sportowy postawię, tylko to one są za duże trochę. Naturalne. Takie małe zasięgi są tego lipa. A te głupie ludzie cały czas o zatkane rury płaczą. Weź miotłę i cepeczka, trzeba mu powiedzieć. No ba. Dobra. Ja chyba jednak zainwestuję w kopalnię węgla. Dobra, porozstawiałem trochę tych budynków, żeby byli zadowoleni. Niech się teraz zaczną rozbudowywać, bo ja tutaj zginę normalnie. Dobra. To już mogę ofnąć. O, tu wszystkie fabryki mi się spajsowały. Good game, good game. To chyba postawię od razu drugi strażacki, nie? Bo tu się pali 24/7 wszystko, widzę. O lol.
Dobra, postawię tu, później dobudujemy więcej strażackich. Trudno. Przynajmniej będę ubezpieczony od tego. Już się o pożar nie muszę na razie martwić. Dobra, no zły start to był, no ale co poradzisz? No nic nie poradzisz. Jeszcze są niezadowoleni, co ja mam im zbudować? Jeszcze więcej parków? Poczekaj, to... nie, po prostu parków będzie, parków będzie więcej niż kurde domów. A nie, bo po prostu poczekaj, bo wiesz, oni się ładują. Dobra, to teraz tak, to budujemy dalej drogę. A jak tam w ogóle z terenami? Potrzebują czegoś? Trochę na przemysł mają popyt, no ale już się budują od nowa. Z tym nie mamy problemu póki co. Niby. Pali się. No i czemu straż nic nie robi? Ej! A, że już ugasili, dobra. Takie propsy. Fuj, ta woda okropnie smakuje. Lol. Takiego czegoś jeszcze nie miałem. A to chyba masz zanieczyszczoną pompę wody, wiesz? Jak mam odczyścić? Musisz postawić ją w innym miejscu. Mhm. Ale węgiel jest mało warty. No bo ja mam rurę odpływową koło wieży ciśnień. Piją swoje szambo sprodukowane. Lord. Dobra, tu przeniosę im to. Damy to z drugiej strony. O Jezu, ktoś mi dzwonił. No nie dadzą spokoju. Dobra, a to usuwamy. Prądu zaczyna brakować, dobra, stawiamy kolejny wiatrak, hajs mamy. Postawię ten duży, nie mogę tutaj. Dobra, to taki i na razie styka. Styka, fantastyka. Dobra, jakaś rozbudowa, o, dobra, zaczynają się budować. Jak tam ruda? Wydobywają, dobra. Trochę na przyspieszeniu teraz cisnę, żeby trochę hajsu zdobyć, bo kiepsko u mnie. Dobra, zobaczymy jak tam źródło tej rudy. Na długo ono starcza? Mapa rudy. No dobrze jest. Bo ta, patrz, jak mamy na mapie, nie? Na przykład tą rudę, to ona się zacznie zmniejszać? Tak. Tak jakby kurczyć, tak, tak do środka, aż do tego budynku. Nie, bardziej to będzie wyglądało tak, takie że takie kółeczko tylko, rozdzieli się. Nie, właśnie w tym miejscu, w którym ty kopiesz, powoli będzie zanikała ta ruda. Mhm. Masz, jak klikniesz, to masz pokazane, jak jest wydobycie, 72 tony na przykład na dzień ja mam. A niżej masz ruda pod budynkiem, na tyle miesięcy i ci pisze, na ile ci wystarcza. Aha, okej. I to oczywiście uwzględnia tą ekspansję, czyli już kolejne szyby. Dobra, to później będę musiał kopalnię rudy przestawić za dwa razy, nie? Bo wszystkiego to ja nie wydobędę niestety. Dobra, mamy już powoli kamienicę, 2,5 tysiąca ludzi. Bardzo powoli, ale myślę, że jakoś w miarę to się rozbuduje. Dobra, czy kolejne drogi? Cholera, no te drogi tyle hajsu. No, ale się opłaca. Lepsze to niż stawianie dróg. Bo gdybyś postawił aleję, znaczy ulicę zamiast alei, to wydałbyś dwa razy tyle. Bo byś musiał jeszcze to wszystko zniszczyć. Mhm. I postawić od nowa. Mam w ogóle pytanie, bo patrz, jak są te sklepy, nie? To co mam zrobić, żeby ich to uszczęśliwiało? W sensie, żeby budynki na wyższy poziom wybijały, żeby nie musiał ich robić więcej. Wiesz może, czy nie za bardzo? Jeszcze raz, powoli. Żeby sklepy się na wyższy poziom rozbudowały. Tak samo jak z budynkami. Większa gęstość dróg, czyli bardziej ulepszone aleje i parki. No to na razie mam wysoko, a nic się nie chce rozbudować. U ciebie też? No w zasadzie to tak. Aha, znaczy to... ja nigdy zbytnio nie inwestowałem w te strefy, tak więc... To wszystko zależy. Płaczą o strefy, niedobory pracowników. Dobra, nie ma sprawy. Dobra, prądu, nadwyżki. Dobra, do wody muszę kolejny zbudować. Robimy na zapas, bo później zapomnę, trochę lipa będzie. Albo nie, na razie tą drogę muszę postawić. Dobra. Tak na płaszczyźnie, żeby było.
Nie, tu nie buduję w tą stronę drogi, tu zbuduję. Coś takiego. Tutaj damy sobie przemysł także. Bo trochę narzekałem, że go mało. Tu tak. Nie, ale wait second. Tutaj nie, bo tu damy drugi ten do wody. Tak więc tak uczynię, bo tu jest dużo też, widzicie. A, bo dobra, może być i tam, dobra. Inaczej. Tu strefy wracają, jak przed chwilą były. Klasa Americano. Tutaj kamienice się budują powoli. Ci się niech rozbudowują szybciej, bo ci tu... O, aha, bo ci dopiero postawiłem. Dobra, nieważne, nie było tematu. A ty już kamienice jakieś wyższe masz? To znaczy, jak tak patrzę, to kilka mam. Nawet sporo. Ale szczerze to rewelacji nie ma. Jaj nie urywa. Dokładnie. Bywało lepiej, bywało gorzej, jak to zwykle jest. Dobra, dzieci się cieszą, płaczą, a szkoły nie mają. A to dlatego się cieszą, no tak, też bym się cieszył, jakbym mieszkał w mieście, gdzie nie ma szkoły. A dojazd do najbliższej szkoły 300 km, no i nie ma chuja, no. Też bym się cieszył z takiego miasta. Ja bym się wyprowadził z mojego i bym poleciał tam. Może sami się w domach uczą, to by było dobre. No w sumie. A później robisz na przykład te? Tramwaje i tak dalej? A w razie potrzeby inwestuję. Jak czasem mi się nudzi w mieście, to zaczynam inwestować właśnie w turystykę. Mhm. Na przykład wypieprzam 300 tysięcy na jakiś zabytek, na hazard i z tego mi leci taki zysk, że to po prostu jest głowa mała. To już mi leci w dziesiątkach tysięcy naraz. Wow. Ale to już w takim etapie 60-70 tysięcy mieszkańców. Ej, krzyczą o śmieci, to już zrobiłeś? Tak. Dobra, to o śmieci może nie z tej strony zrobię. Ja bym tu na dole zaczął budować, cholera. Ale to drogę muszę tam doprowadzić, a to znowu jest koszt 10-12 tysięcy, bo to kawałek muszę podprowadzić tam dłużkę. W ogóle jak tam stoisz z hajsem, wysłać ci coś? Nie, spoko, ja sobie właśnie chcę sobie sam zacząć dawać radę, tak więc na razie nic nie przesyłaj. Bo serio, mam 300 tysięcy i nie wiem co z tym zrobić. Sprzedawaj dalej. Mi kamienice, o. Dobra. O, już jeszcze jakieś większe kamienice. Dobra, powoli jakoś to zaczyna wyglądać. Nie narzekam. Jakie nuty tu. Ja mam wyciszony i słucham ze Spotify'a sobie, swojej playlisty. A tu mam w ogóle... Właśnie, jak powiedz mi, jak się przydarzają te choroby i te dziwne dinozaury i tak dalej. Od czegoś to zależy? Klęski żywiołowe. No, czyli? Jak to wygląda, kiedy one się pojawiają i tak dalej? To znaczy musisz odblokować achievementy, osiągnięcia związane z nimi. Na przykład ja zrobiłem osiągnięcie z jakimś tam bardzo dużą ilością wydobytej rudy. I odblokowałem sobie trzęsienie ziemi na przykład. Aha. Ale to tak przypadkowo się pojawiało, to mi chodzi? Tak po prostu randomowo? Wiesz co, szczerze, to przez to 35-40 godzin, jakie mam przegrane w tą grę, jeszcze się ani razu nie spotkałem. Nigdy dobra. Takiego czegoś nie miałem. No ja właśnie grałem i na singlu tak miałem, dobra, ale mniejsza w to. Ratusz rozbudowałem i co ty mówisz, żebym później wybudował, jak będę miał następny lepszy ratusz? Już ci mówię. W ogóle ja też zaraz będę mógł. Wydział Bezpieczeństwa. Gdzie to jest? W tarczy? Nie, zobacz. Masz ratusz. No. Jak masz... A mogę rozbudować. Klikasz ulepsz i rozbudowujesz. Wydział Finansów. Mówisz, że to takie dobre? Nie finansów. No nie postawiłem jeszcze. Bezpieczeństwa jeden obok. Dobra, postawiony. Dobra. Teraz tak, muszę doprowadzić tą drogę, bo tam bym... Albo tu w sumie te drogi muszę podprowadzać, cholera. Wydobądź łącznie 100 ton rudy, dostałem achievement, fajnie. A ja już stawiam Wydział Służb Użyteczności Publicznej. Najpięknie. I teraz zaraz będziemy mieli podblokowane masę bardzo, bardzo przydatnych budynków. Dobra, ja teraz sobie już stawiam ten budynek związany ze śmiećmi, dobuduję od razu im jakąś większą tą. Tu będą też takie budynki organizacyjne, tu nie będzie miasta.
Śmieciarki dwie. Myślę, że na początek stykają, co? Tak, na spokojnie. Dobra. Jeszcze wiesz co, jak masz wysypisko śmieci, to możesz od razu zbudować sobie ten cały komin, rozbudować to o komin, bo wtedy te śmieci będą się po prostu paliły, w sensie nie będą się zbierały niepotrzebnie. Nie będziesz musiał w rezultacie takiej przestrzeni dłużej wykorzystywać na składy, na strefę zwałki. Dobra, to kosztuje 25 kafli, dobra, to muszę chwilę poczekać. Tak jeden na spokojnie wystarcza na takie miasto. Dobra. Ja to zaraz buduję, tylko mi 10k brakuje. Dobra, słuchajcie, tutaj zakończymy odcinek. Idziemy zobaczyć dodań Kosta, jak mówiłem. Może sobie zatrzymam czas, żeby mi nic tam... Chociaż i tak jak wychodzę, to widzę, że jest pauza. Odwiedź, zobaczymy, może dzisiaj nie wywali. Ha, Danikusesa u Flats. Nieważne, jak to przeczytałem w ogóle, nie? Ja sam nie wiem, jak to się czyta. Luju, ile ty mieszkańców żeś zrobił. No troszkę. A tamten gościu gra, nie wiesz? Nie wiem, czy gra. Czekaj, aż sprawdzę. Ten tutaj jak się rozbudował. On chyba jest w tym momencie, tak mi się zdaje przynajmniej. Dobra, to ja wychodzę już stąd, tu od ciebie. Widzicie, jak miasto no rośnie w siłę, no kurde. Trzeba się ostro wziąć za nasze miasto w kolejnym odcinku. Musimy dogonić do Nikusa, chociaż kapkę. No. Dobra, wracamy do domu. To może tam tego typa też pokażę, ale to już w kolejnym odcinku, tak więc chętnie komentujcie serię. Mówię, to jest mój pierwszy raz w tej grze, tak więc myślę, że kolejne miasto już na pewno będzie lepsze, bo nauczę się na pewno z Danikusem tej większej ilości rzeczy potrzebnych do tej gry, tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć, papa.